Witam Was bardzo serdecznie. Kochani, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za tak duży odzew po ostatnim wideoblogu. Zasypaliście mnie mnóstwem pytań, za co dziękuję. Mam nadzieję, że każdy uzyskał już odpowiedź. Dzisiaj chciałabym poruszyć specjalnie dla Was zagadnienie związane z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego. Osocze bogatopłytkowe jest to wysoko zagęszczony, autologiczny koncentrat płytek, które pochodzą bezpośrednio z krwi naszego pacjenta. Niebywałym atutem zabiegu z użyciem osocza bogatopłytkowego jest fakt, iż osocze bogatopłytkowe jest obojętne immunologicznie. Co to oznacza? Oznacza to, iż zastosowanie osocza bogatopłytkowego nie da reakcji alergii ze strony układu immunologicznego. Myślę, że w dobie globalnych powikłań po zabiegach estetycznych jest to bardzo cenna informacja. Bardzo często w rozmaitych przekazach marketingowych możecie spotkać takie hasła jak 100% bezpieczeństwa, 100% autologiczne i 100% skuteczne. Bardzo mocno podpisuję się pod tymi hasłami, ponieważ osocze bogatopłytkowe faktycznie daje bardzo dobre efekty. Dla kogo zatem jest dedykowany zabieg z osoczem bogatopłytkowym? Myślę, że jeszcze cały czas jest gdzieś tam w naszej podświadomości ten przekaz wampirzy lifting, mnóstwo krwi, bolesność, Kim Kardashian i tak dalej. Zatem pada pytanie, czy należy się bać tego zabiegu? Absolutnie nie. Sama korzystam z zabiegu z osoczem bogatopłytkowym i cenię sobie jego skuteczność, ale również fakt, iż nie ma ryzyka żadnych powikłań. Pod warunkiem, że pacjent, klient do zabiegu z osoczem bogatopłytkowym jest dobrze zakwalifikowany. Co to oznacza? Zabiegi z osoczem bogatopłytkowym bardzo się spopularyzowały, jednak nie zawsze wykonywane są poprawnie. Jak zatem poprawnie powinniśmy podejść do zabiegu z osoczem? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, czym pracujemy. Istotne są w pełni certyfikowane zestawy do osocza, gdyż tylko te dedykowane do zabiegów estetycznych z użyciem osocza bogatopłytkowego będą bezpieczne, co gwarantuje certyfikat medyczny. Kolejne bardzo istotne zagadnienie, o którym niejednokrotnie się zapomina, to hematokryt naszego pacjenta. Pamiętajmy, aby zawsze zalecić podstawowe badanie morfologiczne na dobę przed wykonaniem zabiegu. Powinnam również wspomnieć o samej aseptyce zabiegu. Jest ona niezmiernie ważna, gdyż musimy pamiętać, iż podczas zabiegu pracujemy z płynnym materiałem tkankowym. Gdzie zatem osocze bogatopłytkowe znalazło swoje zastosowanie? Z racji tego, iż osocze bogatopłytkowe jest to tak zwany wysoko zagęszczony kożuszek leukocytarny oraz mnóstwo czynników wzrostu, które pochodzą z naszej krwi, osocze bogatopłytkowe znalazło zastosowanie w estetologii, ale nie tylko. Z osoczem bogatopłytkowym możemy również spotkać się coraz częściej w ortopedii tak zwanej rehabilitacyjnej, czyli osocze bogatopłytkowe wykorzystywane jest bardzo często do zabiegów w obszarze kolan, łokci, ale również ortopedzi coraz częściej sięgają po osocze bogatopłytkowe przy leczeniu np. ostrogi piętowej. Kolejna dziedzina medycyny, która coraz częściej, coraz śmielej wykorzystuje osocze bogatopłytkowe, to stomatologia i zwłaszcza tutaj zabiegi związane z implantologią. Osocze bogatopłytkowe wykorzystywane jest również coraz częściej w ginekologii estetycznej. Nas jednak najbardziej, nie ukrywajmy, interesuje estetologia. Komu i kiedy możemy zatem polecić zabieg z osoczem bogatopłytkowym? Osocze bogatopłytkowe będzie bardzo pożądane przy na przykład zabiegach trychologicznych, czyli wtedy, kiedy zgłaszają się do nas pacjenci już nie tylko z nadmierną utratą włosa, ale również z dużymi przerzedzeniami w obszarze owłosionej skóry głowy, ale również z dużymi ubytkami w obszarze włosów. Kolejne bardzo cenne zastosowanie osocza to oczywiście kompleksowa rewitalizacja twarzy, szyi i dekoltu. Osocze bogatopłytkowe również bardzo często wykorzystywane jest jako tak zwane miejscowe sterowanie intensywnej regeneracji tkanek. Gdzie zatem możemy zastosować miejscowo osocze? Oczywiście wszędzie tam, gdzie miejscowo nasze tkanki wymagają intensywnego stymulowania, czyli obszary zagnieceń, załamań skóry, to są bruzdy nosowo-wargowe, obszary
zmian objętości wolumetrycznej tkanek, czyli linia żuchwy, linia brody. Również bardzo dobre efekty osocze daje przy miejscowym stymulowaniu powieki dolnej, ale również i stosowanie osocza da doskonały efekt przy rewitalizacji czoła. Coraz częściej w literaturze pojawiają się publikacje na temat synergii dwóch bodźców. Co mam na myśli? Tutaj bardzo często doszukujemy się publikacji, podczas których omawiane są terapie łączone, czyli synergia dwóch bodźców, cząsteczki medycznego dwutlenku węgla oraz PRP, czyli osocza bogatopłytkowego. Kiedy protokoły łączone mają sens, kiedy możemy je zastosować? Moim zdaniem bardzo dobre efekty możemy wypracować w synergii dwóch bodźców wtedy, kiedy pracujemy z bardzo intensywnym łysieniem w obszarze owłosionej skóry głowy oraz przy intensywnej rewitalizacji, zwłaszcza przy rewitalizacji tzw. okolicy trudnej, czyli okolicy oka. Tutaj naprawdę bardzo dobre efekty wypracowujemy. Te terapie, które mają za zadanie synergię tych dwóch bodźców, obserwuję od około 3 lat i faktycznie dają one bardzo dobre efekty. Również bardzo popularnym zabiegiem, który stosowany jest obecnie w estetologii, to jest głęboka mezoterapia osoczem bogatopłytkowym i zaraz po niej wykonanie mezoterapii medycznym dwutlenkiem węgla. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy wideoblog, za oglądalność. Dziękuję tym, którzy dotrwali do końca. Zapraszam serdecznie oczywiście do zadawania pytań na naszym fanpage'u, do dzielenia się swoimi opiniami, swoimi doświadczeniami. A już za tydzień omówimy sobie kwestie związane z celulitem i tkanką tłuszczową z racji tego, że nieuchronnie zbliża się lato. Bardzo serdecznie dziękuję.